Dobra, witajcie ponownie, drużyna łowców, kolejny wyjaździk. Tym razem wracamy na Jarosławki. Jest piątek, będziemy dobę. Jest tak godzina 14, wiem, że tak 14-15 w sobotę będziemy się zwijać. No co, na początek sukcesy. Udało się Janka wyciągnąć pierwszy raz od dawna zawitą na Jarosławki, także plus wyjazdu jest. Drugie co, przyjedzie jeszcze Marcin. Marcin początkujący karpiarz. Marcina też trzeba pochwalić. Ostatnio byliśmy w zeszłym tygodniu, w sumie dwie doby był na dzikiej wodzie. No niestety efektów nie było, ale Marcin letko zaciągnął, przypony porobił, także no widać, jednak te karpiowanie wciąga ludzi. Facet, który w ogóle ryb nie łapał praktycznie po miesiącu, no siedzi Karpmaxa, czyta, siedzi na forach, także myślę, że będzie z niego zawodnik, trochę jeszcze poćwiczy. Nawet ziarna sam ugotował, wczoraj dzwonił, także no jest szybki postęp. No i tyle, śmieję się z dzikiej wody. Nic tam ciekawego w sumie nie nagrałem. Był deszcz, wiatr, brzydka pogoda. Aczkolwiek tam może na koniec filmu jakieś tam widoczki wrzucę, żebyście zobaczyli, że wyprawa zaliczona. No mówię, no szkoda. W sumie były trzy, trochę później cztery osoby. No efektów żadnych, także jakieś tam leszcze wpadły. Nie nagrywaliśmy. No i co? No pogoda dzisiaj jest masakryczna, nie wiem, jest praktycznie 25 stopni chyba teraz w słońcu, rozbijałem namiot, normalnie się zgrzałem. Ach, te piknięcia zawsze na wstępie są. Także mówię, gorąco jest. No i co? Był Marcin Marlasius, pozdrawiam Marcin. Zaraz się będzie zmieniał, przyjedzie do nas. No, złapał w dobę 3 karpie, 12, 7,5 chyba i 13 z tego co pamiętam, także coś się na łowisku działo. No. Fakt, że może mamy miejsce takie, no samym go nie wybrał, ale dużo ludzi zarezerwowało, a jeszcze będziemy w trójkę, może w czwórkę, także tutaj, no nigdy tu w sumie nie byłem, no jesteśmy przy grobli na płytkiej wodzie, w teorii powinno się teraz szukać na głęboki, ale to jeszcze chyba nie jest taka jesień, więc myślę, że uda się tu przyciągnąć rybę, zresztą tej ryby tu jest sporo, także nie wierzę, że do nas nie dopłynie. Także luknijcie sobie, stanowicho 21, 2, 3, 4 mamy. O. Proszę bardzo. Janek już tam nawala z rury. Pędeczki zarzucił. Proszę. No i tu cały czas jakiś amur pyka. No. To chyba szósty pik na tej samej wędce. Albo lin siedzi. No zobaczcie sobie, przy samej grobli. Marcin siedział całkiem po drugiej stronie. No tam, no ludzi ma być sporo niestety, no ale co zrobić, jak się jedzie w weekend. Tak to jest. Ja się tutaj rozstawiłem. Pochwalę się nowymi kikami. Mam nadzieję, że je testuję dzisiaj. Także dwie wenteczki dałem tu. Trzecią, zobaczcie, dałem po prawej. Trochę bliżej, tam mocniej nęciłem, tu praktycznie trzy spomby poszły. No dobra, pięć minut po zarzuceniu, tak? Dopiero przyjechaliśmy. Ale słyszę, piszcz. Ale czemu centralka nie piszczała? Raz się odezwała, ale to... Ale co, zasięg nie złapała tak blisko? Nie, może łapie, tylko wiem, że jeden jest sygnalizator podpięty trochę. Masz podbierak? Masz. Tak. Rozłożony. No dobra, to co? To pięknie, Janek, pięknie. Zresztą ładnie tu rybka chodziła, to musi być. Kamerę sobie włączę, nie? Tam co 4-3 razy po 40 minut mogę. Ale później, a jak weźmie branie, dopiero załączę.
Słyszę, jak do ciebie poszło. Nie ma. Pięknie. To jest najgorsze, bo jak uderzy i wtedy się wypina. Mamy rybkę. Dzięki namowie, kurde. Ale bije, ale bije. O, przecież ja cię wypuszczę. Nie, przestań Piotrze, ja jeszcze chciałem specjalnie... Kurde, no, tak bez... minęło 5 minut, no. Jeszcze dobre, nagra. Mówię, jak będą brania, to wtedy założę, nie, tam mam 3 razy po 40 minut. Mówię, któryś może akurat będzie, ja tam bez jakiejś tak jak były, to se tam łączycie, ja tam będę się bawił. Dla mnie to dobrze było, jakby to 15 minut i branie było. Ja tam złapiesz 20, to nagra. A to wtedy tak, to wtedy coś tam... Nie, bo on jeszcze, Piotr, on jeszcze żywy, bo widzę, że nawet nie chce spokojnie w górze powiedzieć. Lepiej niech on się usunie. Ładnie, pełno łuski, dlatego. Tak? Ale pięknie. A może to jest... Przesadziłeś. Moim Janek, tak. Przesadziłeś jak na początek. Żeby mnie pomoczył nawet. Postawiłeś poprzeczkę wysoko, nie powiem. Jaki maluśki haczyczek. Po 5 minutach. Jakie bydle. Jaki maluśki haczyczek. Ale smok maluśki, dla mnie to duży. Przestań tu, ty takiego małego nie zakładasz, Piotruś. Mniejszy. Czwórka jakby. No tak. No, ja szóstki, to jest mój największy. Szósteczkę zakładam. O, będzie kilogramy. Dobra, pokaż go, porobimy zdjęcia i zaraz go zważymy. Trochę się nim pobrudzisz, koleś. A tam, po to przyjechałem. Wyglądał jak karpiarz w skarbie. Panie kolego, rób pan zdjęcia, bo on się denerwuje. Piotruś, to musi z bliska. Tak, tak, no ja na razie tylko wtoczyłem, czy się zrobi. No, to tak z metra to będzie potężna ryba taka, że ich te czapki z głów pospadają po tych zawodach. Widać dobrze? Tak, klapki, wiesz, obiektyw. Musisz wejść jeszcze do przodu mocno. No. To też ładnie wyjdzie. Widzimy takiego... No trudno, ja. To jest to. Ja się pobrudzę. To jest to. Nie szkodzi, po to przyjeżdżamy. I pchnij go do przodu. Tak spróbuj. Wypchnij go, myślisz, że... Wiem, że nie jest łatwo. Taką muchę, weź tam tą... Stój. Łuskę mu spróbuj, nie? Stój. Palce pod łuskę i... A tu. Tu mu podpływewkę. I pod ogonek. I... Kurde, bo... A, i teraz. Piotruś. No, lecą, o tak. Lecą. Piękna ryba. Lecą. Nawet jest do przodu. Tak. A i o, tak, dobra. Proszę bardzo. No dobra, jedziemy. Ja podnoszę, ty patrz. 16, 18, nie. 17,5, no to czyli 16,5. 16,5, bo no, mata świeża. No, no to co ty dużo mówisz? 16. 3. Będę zadowolony. Już jest pięknie. Idź, kochana rybko. Wołaj. Zwołaj. Kolegów. Nie mówimy wołaj babci, wołaj kolegów, nie? Kolegów. Braci, siostry. Braci, o tak, tak. Zresztą zaszczyt mnie spotkał. Marcin tutaj kręci. Marcin nie kręci, tylko nagrywa. 15 minut po zarzuceniu. Po Janka odjaździe. Czekaj, pokażę tą szczyczówkę, jak to się gnie. Gnie się, bo jest bardzo duża ryba. Cieszyć, że mamy takie brania. No dobra, moja rybka niestety skończyła w zaczepie. O, a Janek rekord w dół pobija. Nie chcę wymawiać łowiska. Normalnie byś się cieszył. Dziecko ryby. No to wyjątkowo. Ale pięknie, przepięknie. Do rowu pójdzie. To? No pewnie, do rowu. Że się powyżej ósemki, do ósemki kazał wywalać. Mi 8,5 mi popisówkę kazał wywalać, ale normalnie mówi, żeby do ósemki wypuszczać. Chcesz zdjęcie, czy nie? To jest odjazd, a nie te pizdrykowe te co, ale pojechał teraz. Ale wiesz co? Masak. Tu jest na ciężarku, wiesz co robię? Nie, tu jest na tej wątrobie czarnej, co dostałem ten gratisa.
Tak. No zobaczymy jaka ryba, nie? Ci podpowiem. Się tylko należy. No dobra, 10 kilo, zważony. Dziękuję Piotrusiowi, że mnie zaprosił na te ryby, bo ja już byłem taki zniechęcony. Proszę bardzo. Smoluch. No, nie denerwuj się. Trochę powalczył, powinien się zmęczyć. No fajne to pełnoludzkie, bo te kurde piękne inne to tutaj ryby. Jak worki, ale te to... No dobra. Kolejna rybka Janka. Waga podobna do ostatniego dyszka. Trzeci pełnołuski. Marcin miał rację, że tu biorą same pełnołuskie. Trzy ryby, 36 kilo. No i tamten mały do 40. A, ten mały jeszcze. Rada, zapomniałem, że ten maluszku. Chodź, nie bądź. Bądź rybą. Kochana moja rybko. Teraz będzie dobrze, bo teraz pięknie. Ale ja się cieszę. Poszło. No dobra, to co? Janek łapie karpie. A Piotruś łapie. Chce, bo go nie widać. Tak. O, ale mocno wziął. O. A Piotruś łapie jesiotry. A jesiotrów łapie jesiotry. Tak. Ale odjazd był taki karpiowy w sumie. Pojechał całkiem ładnie. Ryba z wąsem. Ale powiem wam szczerze. Ale ładna, nie? Taka piękna rybka. Łapie te siotry. Nie, one były takie kilowy wpuszczane, tam takie gęśniejsze, nie? Uh-huh. A ten już taki jest... Piękna dwójka, rybka. Trójka. No co zrobić? Rybka to rybka. Nie będziemy narzekać. Piękne. Fajne te siotry. Piękna ryby. Walcz. Piękne. Nie walcz, nie walcz. Raz do wody pójdziesz. O, dziękujemy. Coś tu się naciskało wtedy? Nie, no nie. Jest, jak nagrywało, to jest. Ach, no to dobrze. Nie szósta, nie siódma, gdzie? Szósta. Jest rybka, długa przerwa bez ryby, ale... Dziadzia łowi! Rybki przenosimy się na stanowisko obok. No było branie w ubraniu, Janek wyciągnął, Tomek też ma branie. Także 20 godzin bez ryb, ale... Chyba coś się ruszyło. Chociaż Tomek to pewnie i tak nie wyholuje, bo on nie umie, więc... Pijani są, dlatego nie robię biorę. No widzę. Tego się boję. Ale mogłem się dać. Weź, Janek, przyniesiesz wagę z tego? Nie ma, chuje, nie ma. Nie, 12. Ja pierdolę, na 2,12 jadę. No co nie? Będziesz na kładce roku zdjęcia. Zważone 17. Uważaj, wędkę wyszedłeś, Janek. Zważone 17. Ale w ogóle... Trzymaj, popatrzcie ładnie. Tak. Kurwa, to je pan dziwko. Kurwa, jeszcze z... Janek, ty dziwko. No, zrobił to delikatnie i tak, tak. No bo widzę. No rekord to rekord. Za grubo ubrany. Rekord się opija. Ale zobacz, jaki czarny, nie? Jaki smoluch. Piękna ryba. No dobra, prezentuj Tomek swoją drugą rybkę. 15,5 odważone, nie? Rekord. Nie rekord. Jak nie? Kurwa, po 20 latach rekord na łowisku Jarosław. Janek. Nie da mu się podnieść. Waleczny. I po pysku. Waleczny. I po pysku. Ale zdjęcie masz fajne. Kurwa, taki chłopcy z rybą nie może poradzić. Zobacz. To co za menda, no?
na te, nie obrażaj jej. No jak się rzuca, to na glebę, ale nic tu nic nie zrobisz. Łebko i obrywę. Zostanie na trzy czas. Doba minęła. Bez karpia. Pierwszy raz, no nie, w sumie drugi raz w życiu, ale wygląda też bez karpia. Chociaż niby mówię chłopakom, że nie pojadę bez ryby, więc jeszcze trochę posiedzę. Marcin się zwija. No chłopaki, powiedzmy, że cieszę się z sześciu chłopaków. Nie no, ten Janek z sześć rybek, Tomek dwie, w tym życióweczka 17-300. Łapali zadowoleni, więc pewnie tutaj częściej będą jeździć ze mną, podejrzewam. Trzymajcie kciuki jeszcze godzinę. Ale pokażę ten filmik dzikie wody jeszcze tam trochę nagrałem w końcóweczku, bo już muszę się postawić. Zobaczycie jak to wygląda do następnego. Dobra, ryba to ryba. Jednak Marcin nie okił. Już mówiąc szczerze, to już moja wędka była, bo miałem ją zostawić. Sobie ją zarzuciłem, no ale należy mu się. Co ty? Lin! Weź, już daj swój podbierak, co nie będziemy wrócić mojego. Jakbyś mógł. Jeżeli nie okiłeś cię, to nikt nie okił, bo ja się otwarę. Linie. Widzisz, wystarczy dobrze zarzucić, Marcin. Cała magia tego sportu. Jak na linkę, to jakbyś normalnie go złapał tak na wodzie, to byś się cieszył. Na federka. Takiego. Panie, ty kusiaczko łapie. Co? Kusiaczko łapie. Ten na żarty. Marcin, niech zgadnę, twoja życiówka lina, nie? To jest lina na pewno. No to teraz pokaż jak odhaczasz. To muszę ja budzić się? No ty musisz, ty. Dobrze, że ja nie zaciąłem. Zobacz jak te haczyki. No dobra, jesteśmy znowu. Minęły dwie doby. Może pokażę moją minę. Bez brania. Były w sumie tutaj trzy osoby. Dwie doby, no nikt nic, że tak powiem, nie zanotował. Zostałem jeszcze tak trochę po złości. Na trzecią dobę jest ze mną Dominik, dojechał. W sumie miałem też się zwinąć, ale nie miał kto z nim zostać, więc postanowiłem jeszcze powalczyć. Nic kompletnie się nie dzieje. No do wody chyba wsypałem z 30 parę kilo karmy, no ale nie ma efektu. Nie ma spławów, nie ma oznak żerowania. Wyjada zanętę drobna. Ryba jakaś, bo tam jakieś leszczyki się trafiały, krąpiki zahaczały się, ale, no ale tak nic. No. Także została nam ostatnia nocka. Wygląda elegancko. Markerki nie za daleko, tym razem gdzieś tak na 120 metrach. Mój jeden, drugi oddali Dominika. I co, no i tyle. Miejmy nadzieję, że coś jeszcze wpadnie. Jakaś rybka. Tu jesteśmy w lesie. Rozbici. Pogoda była słaba, mówiąc delikatnie. Padało, wiało. Teraz zrobiło się naprawdę przyjemnie, także... No może ta zmiana pogody jednak odstraszyła. Rybki nie żerowały, a teraz mam nadzieję, że coś, no coś się może ruszy. No mówię, mamy jeszcze czas do jutra rana, także... Zestawy wywiezione, zanęcone. Próbujemy walczyć.